Witam Was, ja nazywam się Michał Wątajna, a dzisiaj ze mną jest Polski i witam Was w trzecim odcinku poświęconym modowi Open Computers. Zrealizowanym na życzenie człowieka, który napisał mi na filmie bardzo budujący komentarz. Mówię sobie. A zatem, dzisiaj zobaczymy, w jaki sposób używać hologramów na przykładzie programu napisanego przez użytkownika forum Open Computers. Na początku dowiemy się, jak skonstruować wyświetlacz hologramów, gdyż jest to odrobinkę skomplikowana konstrukcja. Jak widzimy, musimy mieć Blaze Powder, który kraftujemy z Blaze Rodów, a Blaze Rody to już odrobinkę trudniejsza w otrzymaniu sprawa. Potem potrzebujemy mieć Obsidian, wydrukowane płytki scalone, blok diaksa, szkło oraz mikrochipy. Jeżeli budowałbym to na dawnym pewnym serwerze, na którym grałem z tajemniczą osobą, na którym miałem do dyspozycji moda Equivalent Exchange, to nie był Equivalent Exchange, ale to było coś podobnego do Equivalent Exchange, to był po prostu remake Equivalent Exchange dla Minecrafta 1.7.10, to tam mogłem sobie generalnie wszystkie te bloki pozyskać za pomocą właśnie tego moda. No z Blaze Powderem jedynie miałbym problem, musiałbym żebrać. Ale w tej chwili nie gram na Survivalu, tylko gram na Creative, żeby pokazać Wam po prostu, jak to wszystko działa i jak się tym obchodzić. Tak, mamy, jak Polski już zauważył, dwa tiery hologramów. Pierwszy jest tier pierwszy i tier drugi. Co przeczy zasadzie Open Computers, gdyż w Open Computers tier trzeci jest oznaczany kolorem cyjanowym. Ale to nie jest aż tak ważne. Dobra. A zatem. No to jeszcze zostawimy na inny odcinek. Wezmę sobie teraz diamentowego kilofa. Diament pikaxe mam. Dobra. Przełącz się na Survivala. Tylko dlatego, żeby pozyskać numer seryjny Polski. To jest mój komputer, proszę Cię. Tylko dlatego, żeby pozyskać numer seryjny tego właśnie holograma, który stoi przede mną. Gamma mode 0. Czy posiadam numer seryjny? Ach, chuj, nie posiada. Będziemy musieli sprawdzić przez listę podłączonych urządzeń do sieci komputerowej. Gamma mode. Jest to dosyć skomplikowane. Weź mi zostaw ten drugiego tieru. Jest to dosyć skomplikowana procedura, ponieważ będziemy musieli wykonać połączenie bez użycia switcha. Ale dla Wam fajna, nie ma nic trudnego. Wykonam prostą operację, która połączy wszystkie moje urządzenia w jedną sieć. Gotowe. Od teraz weź to zniszcz, kurwa. Od teraz moje projektory będą widoczne na komputerze stacjonarnym. A żeby zainstalować ten program, nie będę go ani przeklejał na mój serwer, ani nie będę wpisywał go ręcznie, ani nie będę manipulował w plikach. Chcę go ściągnąć za pomocą programu Pastebin. Ja to mawiam po polsku Pastebin. Jest to dla tych, którzy nie wiedzą, po polsku, czemu ty wsiadasz tutaj, w to pole, a nie stoisz i nie klikniesz prawym przyciskiem na monitor? No bo ja mam, ja na okienku i ja lepiej widzę. No to nie na pełno. W sensie dwukrotnie kliknąć na okienko. Na górę okienka. No dobra, później. Ja wolę tak. Bo ja nienawidzę, jak ktoś mi tutaj coś rozwala, po prostu. Ja, mnie wtedy od razu trafia, mam palpitację serca. Jak widzę, jak ktoś rozwala mi coś, to ja tak, wiesz, tak chamsko. No i cóż. Pastebin to jest właśnie program, na którym użytkownicy wrzucają kod, a inni użytkownicy mogą ten kod pobierać i wyświetlać. No i właśnie program tego, kod tego programu na hologram został umieszczony na tym serwisie internetowym. I teraz, żeby go pobrać, w ogóle cieszę się, że jest taka możliwość pobierania tego, potrzebujemy mieć w komputerze kartę internetową. Karta internetowa, jak widzicie, jest dostępna.
Tableta sobie wyłączę przez. Przez Shift i prawoklik tym tabletem o ziemię. W ten sposób się tablet wyłącza. Albo komendą exit bądź quit. I co się dalej? I żeby uzyskać połączenie do internetu, żeby połączyć się z portalem Pastebin, czy Pastebin, jak ja to mówię, wyznacz nam kartę internetową i wgrany program Pastebin, który pobiera dany program. Musimy najpierw udać się do folderu, gdzie chcemy zapisać ten program. Ja się udam do folderu bin, w którym są pliki binarne, żeby ten program, który prezentuje holograficzny wyświetlacz, mógł być widoczny z każdego folderu w systemie operacyjnym. W Linuxie jest taka sprawa, że jest folder bin, nie ma tak jak jest w Windowsie, że jest C program, jest C Windows, czy tam C program files i tak dalej. Program files to jest w Linuxie bin, czyli pliki binarne, czyli pliki programów. Binarki to są pliki programów, nauczcie się. Boot to jest folder, który uruchamia się tuż po starcie komputera i on mówi komputerowi, gdzie jest system operacyjny, gdzie są najważniejsze parametry, które się mają przy systemie operacyjnym uruchomić, jaki jest język systemu operacyjnego, jakie są dyski i tak dalej. W folderze etc są konfigi, pliki konfiguracyjne poszczególnych programów, które są w binie. Dzięki nim na przykład w Linuxie jest na przykład informacja o tym, jaki jest schemat kolorów i tak dalej. Lib to pliki bibliotek, które są przez 2e człowieku, nie przez 2n. Pliki bibliotek są użytkowane przez inne programy, w wyniku czego na przykład, jeżeli program A korzysta z danej funkcji i program B też korzysta z tej funkcji, z tej dokładnie tej samej funkcji, to ta funkcja jest umieszczona w bibliotece i ona sobie siedzi w innym tym folderze. Tak się z reguły robi. W folderze MNT są nawiązania do wszystkich dysków twardych. Czyli jeżeli przejdziemy do folderu MNT i wpiszemy dir, czyli komendę, która wyświetla listę plików i folderów, które są w tym folderze, to pokażą się wszystkie dyski twarde, wszystkie urządzenia, na których możemy zapisywać dane, które są połączone w tej chwili do komputera. TMP zawiera pliki tymczasowe, które są kasowane po każdym uruchomieniu komputera, coś w rodzaju RAM. W folderze USR są dodatkowe pliki programów w systemie Linux, a w systemie Mac są pliki użytkowników. Initlua mówi komputerowi, gdzie znajduje się folder boot, gdzie znajduje się folder bin itd., itd. I co ma uruchomić. Polski, weź z tym cyjanowym. Ja sobie zrobię tutaj stół, kiedy będę potrzebował. W tej chwili zostaw to tak, jak jest. Nic więcej nam nie potrzeba. Dobra, i teraz... Aha, ja sobie zobaczymy. Musimy mu datę ustawić, kurde. Date. Aha. Aha, czaję. Polecenie date wyświetla nam, który jest rok. W Minecrafcie jest w tej chwili 1972 rok. Fajna sprawa. No i cóż, poszliśmy do folderu bin, gdzie chcemy zapisać ten program, który łączy się z projektorem. Powiedzieli na forum, że potrzebujemy użyć tej komendy, która jest w tej chwili tutaj podana. Która się wykłada tak. Ja nie mogę wklejać. Fio. Czemu nie mogę wklejać? I w tej chwili pobiera się pastebina i zapisało się.
Jeżeli teraz przejdziemy sobie do głównego katalogu komputera, czyli katalogu S, czy odpowiednika C dysków Windowsa, wpiszemy holo. Rozumiem. Najprawdopodobniej potrzebujemy mieć kartę graficzną, a nie procesor. Albo potrzebujemy pracować w architekturze Lua 5.2. A zobaczymy, o co chodzi. Podczas przerwy w nagrywaniu przełączyłem procesor w tryb pracy Lua 5.3. To jest nowy język Lua, w sensie kolejna wersja języka Lua, która nie była jeszcze zaimplementowana w Open Computersie i teraz została zaimplementowana ostatnio. A żeby przełączyć procesor w tryb pracy między Lua 5.2, jak widzimy teraz, jak sobie wezmę do łapki procesor, nadam na niego i nacisnę Shift, to pokaże mi po prostu tutaj w informacjach, że typ architektury to jest Lua 5.2. A jeżeli zrobię Shift Right Click, pokażę najpierw, że Lua 5.2, a potem nacisnę jeszcze raz Shift Right Click i przełączę na Lua 5.3, czyli tą nową architekturę, która nie jest jeszcze w końcu, nie jest jeszcze do końca kompatybilna. Zobaczymy, czy Holo się odpali. No widzieliście. Czyli że chodziło o to, że komputer pracował już w zgodności z nową Lua 5.3. I co teraz? Przypuśćmy, że narysuję coś. Teraz na przykład narysuję jakimś innym kolorem. O, tak. Poczekaj, Polsku. Czekaj. Nic nie rób. Bierzemy kolejną warstwę projektora. Zobacz, pokazało się. I w ten sposób... Jak nie widzisz? Partikla? Chyba tak, chyba partikla. No wszystkie. Ja mam nawet widzę tu napis, że Quest OpenGL. Co jest? Ja widzę napis. Jaki? O OpenGL. No to załącz OpenGL-a. Aczkolwiek ja mam Advanced OpenGL off. Albo po prostu twoja karta graficzna nie wspiera programu OpenGL. Co może być prawdopodobne. Jak widzimy, w tej chwili projektor wyświetlił to, co żeśmy narysowali na ekranie komputera. Wybacz, Polsku, teraz skasuję całość. Nowy plik. Teraz zrobię przykładową budowę. Szkoda, że nie da się pracować jednocześnie, na przykład korzystając z dwóch kursorów. Da się? Ale ja znam. A, dobra. Przełączyłem ogon. Na tryb niszczenia. Dobrze. Płynie to działania. No, zrobimy tak. Zrobię na przykład... Mogę ja? Plan pokojów.
Powiedzmy, to jest przykładowy plan jakiegoś domu. Teraz włączamy na tryb zielony i trybem zielonym będziemy oznaczali na przykład drzwi. A trybem niebieskim oznaczymy sobie jeszcze okno. Tutaj. Tu mogą być drzwi, bo będzie na przykład jakaś weranda. O, jest film, zobacz. Polsku. Oriaja. Szkoda, że się nie da pokazywać jakichś napisów. Czekaj, Polsku, czekaj. Mogę ja coś napisać? Czekaj. Fill, teraz zrobię kolejną warstwę. Chcę zrobić napis na przykład. Szczęką. Może być na tym projektorze. Czekaj. Teraz się robi tak. Porwanie tak. Już pijany jestem. O! Nie tak. I na projektor, proszę. Tak. I co powiesz na to, Polsku? Całkiem fajne. Dobra. Ale nie, to ta warstwa jest najdolniejsza. Zrób sobie na najwyższej warstwie. Tam gdzie jest wąbliżem.
Będzie polską. To tutaj polską twórz. Czego jeszcze nie pokazywaliśmy widzom? Zapewne widzieliście, drodzy widzowie, jeżeli interesujecie się modem Open Computers. Widzieliście pierwowzór Open Computers, Computer Crafta. Do Computer Crafta powstał program właśnie też, jest jego kod na pastelinia. Nazywa się App Store, sklep z aplikacjami. Pozwala on na instalację programów jakby z listy, wyśle się nam lista programów, które możemy pobrać i zainstalować. I pewien użytkownik forum Open Computers przerobił ten program na potrzeby Open Computersa, w wyniku czego użytkownicy Open Computersa mogą korzystać z programów dostępnych wcześniej tylko na Computer Crafta. Jak polski skończy, zaprezentuję Wam działanie tego programu, a w tej chwili pokażę Wam jego kod. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Tutaj. Jak tam kolejny odcinek? 89%. Dobrze, niech się wrzuca. Jak widzimy, jest potrzebne do tego API TextUtils. A tutaj jest program, który udostępnia programy Computer Craft. Wiecie, zrobię jeszcze lepiej. Wrzucę to na swojego pastebina. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Polsku, przecież nie promujemy mojego kanału na YouTubie. Suby przyjdą same i nie należy prosić o suby. To jest głupie zachowanie moim zdaniem. Nie lubię bardzo tego. A dobra. Proszę. Dobrze. Co teraz zrobimy? Co chciałem zrobić? CURL. Co da? Wugat? Kurde. Tutaj? A tu jest wugat. Dobra. A zatem. Przez Wgeta, najpierw sobie tego tableta mojego iPoda skilluję, iPada. Spróbujemy sobie zrobić tak. Text utils. Leci jak szalony. Ctrl S, Ctrl W. NV, text utils, bin.
Teraz zrobimy sobie tutaj App Store'a. To działa. I edytujemy sobie App Store'a. Błąd na miejsce 45. Błąd. Moduł Text Utils został, nie został znaleziony. Już wiem. Nie MV, tylko MV. Zapomniałem, że APIs wkłada się do libów. I zapomniałem jeszcze nie rzeczy. Każdy program w Open Computers musi mieć końcówkę .lua, inaczej się nie uruchomi. Teraz widzimy wszystkie programy popularne, które zostały napisane dla Computer Crafta. Spróbujemy pobrać, na przykład 61, ładnie się nazywa. Zobaczymy, czy jest warty czegokolwiek. Zrobiłem plus screena. Bo nie ma tego systemu. Brawo, nie daj systemu. Wiem. Okej, ciekawe to. Program 106, co on robi takiego? No nie, niestety program, którego chciałem uruchomić, nie działał, ponieważ został napisany dla Computer Crafta. Ten program jedynie ściąga programy dla Computer Crafta, a niestety tych programów nie potrafi uruchomić. Więc usuwamy te pliki. Zapewne słyszeliście kiedyś, mówię tutaj o starszych widzach, o systemie IRC, czyli takim starszym gadu-gadu. System ten pozwalał użytkownikom komputerów, w realnym świecie oczywiście, porozumiewać się na odległość za pomocą tzw. serwerów IRC. To taki odpowiednik nasz tekstowy TeamSpeak'a.
gdzie wiele osób mogło siedzieć na kanałach i wraz z sobą korespondować drogą tekstową. Zobaczmy, jak to działa na Open Computers, bo na Open Computers również został napisany program IRC. Możemy go trzymać na dyskietce albo wgrać normalnie na komputer. Polsku, czy to cały czas masz załączony tablet przy sobie? Tak, mam tablet przy, ale... Go ładuję w tej chwili. A, dobra. Patrzę. Tablet mam. Teraz go wyłącz. Shift i right click. Dobrze, wyłączył się. Teraz zobaczyć, czy się ładuje. Ale ty masz więcej baterii jak ja. Bo ja go nie używałam w ogóle. A, nie ten tablet. Czekaj, który ty masz? Chyba mi ten rzuciłeś, nie? Ja rzuciłem ci wszystko. Masz jeszcze OpenGL. Co OpenGL? Ten. Co jest? Masz kurde ten. Nie mam płytki w niej. Jakiej płytki w nim nie masz? Odpal go. A! Nie daj systemu operacyjnego do niego. Wiesz, w jaki sposób instalować system operacyjny na nim? Dam ci. Ale wiesz, w jaki sposób na nim ten system instalować? Tak. Pokazałem na filmie. Tam. Czy nie pokazałem na filmie? W polsku? Części nie oglądałem. No to możesz, nauczę cię. Postaw sobie koło swojego komputera stację dyskietek. Bierzesz swój tablet w łapę. Bierzesz kasetkę od Open Computers. I potrzebujesz jeszcze ładowarkę od... Tak, czekaj, tylko hologram wyczyszczę. Albo... Noczu jest. Noczu jest, ale nie gada. O, noczu. Jesteś? Aha. Wbij do na serwer, nagrywamy. Jaka wersja? Wchodzi się na mój launcher. launcher.firestar.net. I znów jakiś model, no nie wierzę. No model, ale tam jest tylko kilka. Wiesz, ile tam jest modów? No właśnie, ile tam jest modów? Dwa albo trzy. Open Computers, not in a white, tam jest open, open blocks, nic więcej. No jeszcze ten, te rurki. To chociaż podeślij mi. Polskiemu działa na taki świński komputer, że ty człowieku nawet nie wiesz. A ty masz 6 giga RAM-u i jeszcze marudzisz. No bo mój komputer też jest zwalony na rejestr. Przecież ty masz 6 giga RAM-u, człowieku, i taki masz procesor jak ja. A Polski ma jakiegoś Celerona albo jakieś inne ścierwo. Czekaj, jak to się robiło? Launcher? Nie. Tak się to robiło. Polski, czemu to niszczysz? Bo taki mam jakiś... Nie chcę mieć kompa. Będę się patrzeć. No, chcę, żebyś po prostu popatrzył, jak się to instaluje. Ja już to robiłem. Nie, to nie. A latem, Polsku. Włóż to w mój komputer. Swojego tableta. Przygotuj się, bo to są normalnie życiowe porady. Włożyłeś? Ja ci mówię, to są takie życiowe porady. Włożyłeś do tego? Nie będę wyobrażać, jakie to są życiowe porady. Co mówisz, Polsku? Co ja robię z tym życiem? Co dasz? Czyściłem wszystko. I don't know, nie wiem co on mówi. Masz szczęście. Bo by cię wąchlej zabił. Łap kurwa.
Wsadzasz do stacji. Wsadzasz kasetkę z Open Computers. Jak nie masz, to łap. Mydełko fa. Wpisujesz install. Seria Open Computers? Tak. Uruchom. Mogę już tu przepisywać. Install przez dwa L. I bez slashy żadnych. No fly. Słucham? Ale obiecujesz, że to będzie na YouTubie? No to jest na YouTubie, już pierwszy odcinek się ukazał. Bo tyle nagraliśmy odcinków, z czego ani na jednym nie jestem. Nawet i Julian jest, rozumiesz, tak? Na twoich odcinkach. Czemu to się nie pokazało, że... Więc... no. Czekaj. Nawet Julian jest. Już mnie nie... Rozumiesz mnie. Tak, że ciebie nie ma, nawet Julian jest taki cwelek. No. No i wątpię z rozumka. Parkour już jest. Kurwa, czemu on się nie chce? Ze mną! Co? No czu, weź się nie wygłupię. To jest seria, którą nagrywam dla pewnego użytkownika, który mnie po prostu poprosił, żebym mu wyjaśnił kilka podstaw Open Computers. Ale ja mówię w realu. Że wiesz, co chodzi. Polsku, czemu on się nie pokazuje? Bo ja wiem. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, żadnej roboty nie wezmę. Nie znam się. Nie orientuję się. Zarobiona jest. Proszę. Zrobiona. Kurwa, mi tutaj nie rzucaj tego wszystkiego, bo mnie zaraz. Mi otło nim jak szatan. Czekaj. No tu wraca do formy, do normalnej formy. Był w nienormalnej. Był w formie do pieczenia ciasta. Jestem paranormalny i trochę psychiczny, ale nic nie poradzić na to, bo jestem psychiczny. Ma być poważny. Proszę na serio. Tak to sobie tłumacz. Mydełko fa. Mindfuck. A to taka kolorowa kasetę dałem. Wow! No się nie spodziewałem. Tylko tutaj z Rąbowika nasz kolorzysta po prostu na tym nagrał niektórych rzeczy. A po drugie tak nagrał mnie, że aż musiałem sobie podpieszyć trochę. Musiałeś się przerobić w Photoshopie. No. Ten filmik jest tylko przeznaczony dla Playa, bo bym tylko mógł zobaczyć po polskie na morze. Chciałem tego fanatku. Po polsku. Polsku jest dobre. I cóż. Co to jest? Every day I suffer. O Jezu, nie włączyłem Face'a. O mój Boże. No czu, masz świadomość tego, że to jest nagrywane w tej chwili? Dobra, Polski, robimy nowe tablety. Żebyś nauczył się instalować system operacyjny. I muszę zrobić drugą kartę linkową. Polski, skraftuj mi kartę linkową na ten czas, jak ja stworzę tablet. Dobrze. Nie tak! Zobacz jej crafting i skraftuj do normalnych domów, żeby mi się stworzyły dwie.
Dobra, co przyda się nam do stworzenia tableta, jak już mówiłem w kilka odcinków wcześniej. Case tabletowy. CPU. Może to moja ulubiona. Na razie jeszcze na architekturze, albo już na tej nowej. Proszę wsadzić RAM. Teraz dysk twardy. Niestety tylko złoty. Czebymy BIOS. Kartę. O, dzięki. Kartę linkową. I kartę. Ja zadzwonię na chwilę. Plus kartę internetową. No, kartę strzałową. Kartę bezprzewodową. Gdzie jest moja karta bezprzewodowa? Jest. No i damy sobie jeszcze update'a do baterii, ażeby się wolniej wyładowywała. Pyk, pyk. Tablet został stworzony. A druga karta linkowa powędrowała do mojego komputera stacjonarnego. Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz na wiki na ocdoc.cir.li lub znajdź w kopalni deski RC, o którym mówiłem przed chwilą, i wbij na kanał hashtag OC. A teraz odnośnie IRC. Jak już wam mówiłem, zanim nastąpiła kampania polskiego Notcha i nieumiejętności do instalowania systemu operacyjnego. Zobaczę w ogóle, czy mam zainstalować na tablecie. Tak, tak. Dobrze. Zanim nastąpiła kampania, mówiłem wam o programie IRC. Mam tutaj z chlebu kreatywnego dyskietkę, na której został nagrany program IRC, który służy do porozumiewania się przez internet. Takie odpowiednie, jak mówiłem, tego gadu-gadu czy tekstowego TeamSpeak. A żeby odpalić ten program, musimy najpierw przejść do katalogu MMT, wpisać DIR. Tutaj nam pokażą się wszystkie urządzenia, jakie są podpięte do komputera. No i musimy tutaj zobaczyć, jaki ma numer dyskietka. Ten numer to są jedynie, znaczy to, co się pokazuje na ekranie komputera, to są jedynie pierwsze trzy znaki. W tym wypadku to jest EBA. Dalej jest 69, ale nam się tylko przyda EBA. Wpisujemy DIR i uruchamiamy irc.lua. Aby użyć programu IRC, pisz IRC, NIC, server port. Ja pokażę wam, że połączę się do mojego ulubionego polskiego serwera IRC. Wpisuję IRC. A jakbym chciał samo IRC? To też działa. IRC, Wondflina. Serwer. A nie, po prostu połączę się na przykład jako przykładowy Maciej. irc.pl. To jest serwer ogólnopolski IRC. I połączył nas do serwera i już mamy wiadomości po polsku od serwera. Aby połączyć z IRC ogólnie, potrzebujemy mieć w komputerze kartę internetową. Bez tej karty internetowej nie połączymy się do serwera IRC. A żeby dołączyć na IRC do jakiegoś kanału, musimy wprowadzić komendę join, którą poprzedzamy slashem. Na IRC zawsze są komendy poprzedzane slashem. IRC to nie jest Minecraft. To, co tutaj widzicie, to nie jest
wyrzucone z serwera Minecrafta. To, co tutaj widzicie, to jest po prostu pokazanie z serwera IRC. Tego, który się fizycznie znajduje w Polsce, gdzieś w Warszawie albo w Krakowie. /join, spacja, nazwa kanału. To może być na przykład hashtag Maciej. Każdy kanał się musi zaczynać od hasza, czyli kratki. Ja dołączę do mojego oficjalnego kanału. Jestem w tej chwili na kanale moim, na kanale hashtag FiveSurf, na którym ja jestem po prostu tutaj administratorem. Polski zaczął tutaj coś pisywać. A ja zobaczę sobie, czy mój współpracownik Siekierka jest dostępny. Jest! Chyli sobie na swoim kanale. Mirko FM i stare Pro Info. Jest mi Siekierka. Mogę nawet z tego poziomu wysłać do niego wiadomości. A teraz Polski. Masz tego tableta? A, bo chciałem ci zrobić kolejny, dobra. Plus. Ja ci zrobię swojego tableta, który będziesz miał już na zawsze. Którego nie będziesz mógł zniszczyć, bo zostaniesz wyrzucony z serwera. Potrzebujemy mieć procesor, jak już mówiłem. Kastować te karty. Jakie karty? Nie. Albo może. Albo. Nie krafty, nie przydając się. Na swojego komputera akurat się nie przydadzą. Bo dla mojego komputera to jest eksperyment po prostu. Będę próbował się połączyć do mojego komputera zdalnie. Na przykład będąc w notarze czy w jakimś innym świecie. Dysk twardy. Bierzemy złote. Bierzemy kartę internetową, żebyś mógł się porozumieć. I kartę bezprzewodową. Kartę właśnie. Radiową Wi-Fi. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze, jak już mówiłem, tego upgrade'a do baterii. Twój tablet jest już gotowy. Nawet... aha, dobra. Mój tablet nawet się naładował. Zaraz mu wgram system operacyjny. Poczekaj, wyjmij swojego tableta, do swojego ekwipunku go przenieś. Też quit chyba wychodzi. Pokazał mi się jakiś... Polsku, wyjmij proszę z ładowarki swojego tableta, bo mi się pokazuje na liście. A już. I nie wiem, który to jest mój, a który twój. Masz. Czekaj. Zainstalowałem. Teraz włóż tutaj swojego tableta. Albo tam do tej ładowarki swojej, gdzie chcesz. One są połączone. I wpisz w komputerze install. I zatwierdź enterem. I naciśnij 1, żeby zainstalować na swoim tablecie. Enter? 1 i enter.
L i Enter. N i Enter. Teraz możesz wysunąć swojego tableta i korzystać z niego jak z normalnego komputera. I cóż, i teraz Polski, możesz wpisać IRC, spacja na przykład Polski, spacja PIRC, IRC.PIRC, ja się przekonam. Czemu nie mogę wpisać na tablecie? Jak nie możesz pisać na tablecie? No, odpalam, IRC, nie mogę. Chrysta. Wiem, co się stało. Wiem, co się stało, Polski. Domyślasz się? No, pomyśl chwilę. Bateria się rozładowała? Nie. Wyświetla się tekst na wyświetlaczu. Miga kursor. Tablet się załącza. A Polski nie może pisać. Tak samo ja też nie mogę pisać. Co się stało, jak myślisz, Polski? To bardzo proste. Zapomnieliśmy o czymś. Zgadnij o czym. O tym? Jajce? Nie. Nie, po prostu ty nie możesz nic pisać. A co się przydaje do pisania? Klawiatura. No i otóż to. I potrzebujemy teraz... To zadziała? Spróbujemy. A ty za Polski już tworzysz? Nie, ja już przyjąłem kopertę. No i teraz dołóż sobie w tych upgrade'ach klawiaturę. Tam, gdzie masz te trzy krateczki u góry, w jedną z tych krateczek włóż klawiaturę. Wkładasz? Po co? Po co? No i włóż klawiaturę. Okej. Ale to już w kolejnym odcinku, bo już nagrywałem 54 minuty.